Cześć, tu Michał. Dzisiaj opowiem o moim sposobie i moich doświadczeniach z zabraniem dziecka na wyprawę rowerową. Pierwsze, co przychodzi ludziom do głowy, kiedy myślą o zabraniu pociechy na wyprawę rowerową czy na krótszą wycieczkę rowerową, to fotelik lub przyczepka. O tym zrobiłem już filmik, możecie go tutaj obejrzeć, polecam. Natomiast co w przypadku, jeżeli dziecko jest starsze i jeździ już na swoim rowerku, co wtedy? Jest ryzyko, że wyjedziemy gdzieś i nagle się okaże, że dziecko powie: sorry, tata, ja nie mam siły, mi się nie chce, długo, wracam do domu i tak dalej, i tak dalej. No i tak naprawdę rozwiązanie jest jedno, pod wieloma postaciami to samo, czyli hol rowerowy. Jakakolwiek opcja, żeby zahaczyć rowerek dziecka do swojego. No i tutaj mamy rozwiązania na rynku takie jak hole sztywne. Niżej podam linki do takich holi, żebyście sobie zobaczyli, jakie to są rozwiązania. Najczęściej jest to sztywna sztyca, którą doczepia się do sztycy podsiadełkowej rodzica i do kierownicy dziecka. Fajne, bo można... Fajne na pewno pod tym względem, że jest to bardzo bezpieczne, tak? Dziecko jest przypięte, a małe dzieci wiadomo, jakie są. Jak coś zobaczą albo czegoś się wystraszą, to w najmniej odpowiednim momencie skręcą i jest to wielkie ryzyko. Tutaj tego ryzyka nie ma. Natomiast jest to upierdliwe, bo jest to ciężkie, trzeba to zamontować. Te sztyce niektóre się składają, więc to jest fajne rozwiązanie, ale nie wszystkie. No i to, co najgorsze przy wyprawach rowerowych takich wielodniowych, jest to urządzenie, czy tam podzespół ciężki. Trzeba dygać dodatkowe kilogramy. Poza tym jest upierdliwy, no bo jest to sztywne. Lepszym rozwiązaniem są elastyczne hole. I z takiego holu i takie rozwiązanie ja zastosowałem, czyli taki elastyczny, to jest linka bungee, którą doczepia się do roweru. Z jednej strony można to zaczepić za siodełko, tu jest taki otwór, zaczepiasz to za siodełko, z drugiej strony zawijasz to za kierownicę, no i przeciągasz przez ten otwór i masz za kierownicą dziecka. Ja musiałem zrobić coś innego, bo ja miałem wór Crosso, więc sobie jeszcze zaczepiłem na karabinczyku, no i ten karabinczyk wtedy za bagażnik. Praktycznie przed samym wyjazdem na wyprawę na kaszubską marszrutę udało mi się znaleźć osobę na Facebooku, która miała ten hol. On się w sieci, firma, która to produkuje, to jest Touhui, czy jakoś tak, podam wam linka, to jest w Stanach produkcja. Natomiast w Polsce można gdzieś tam na Facebooku, w grupach znaleźć osoby, które to sprzedawają. Koszt 150-200 zł. To jest dużo tańsze niż taki hol sztywny. To jest na pewno duża zaleta takiego elastycznego. To jest na tyle wytrzymałe, że nie powinno się zerwać. Jest też fajna właśnie ta opcja, że on się rozciąga, bo jak dziecko jest ciągnięte z tyłu i nagle przyspieszysz, no to nie będzie takiego mocnego szarpnięcia, tylko jest jakaś tam bezwładność. To jest na pewno następna zaleta tego, czyli jest to tanie, jest elastyczne, jest lekkie, jest poręczne, mobilne, można to ze sobą zabrać. Pozwala właśnie na podpięcie dziecka, jeżeli masz duży bagaż i nie obciąża tak naprawdę całego zestawu, no bo to praktycznie nic nie waży. I to są niewątpliwie plusy takiego rozwiązania. Ale są też minusy. Jednym z minusów to jest może to też kwestia użytkowania. Ja miałem to zaczepione o bagażnik i ten hol trochę zwisał, więc jak ja zwalniałem, a Lenka dojeżdżała, no to przednią oponą haczyła o ten pancerz. No i to się dosyć mocno wytarło. To i tak jest na tyle wytrzymałe, że to nie wiem, nie ma chyba takiego ryzyka, żeby aż tak przetrzeć, żeby dostać się do samej jakby tam żyły tej bungee. Natomiast jest to upierdliwe, tak? Bo to się brudzi, to się zużywa i pewno po jakimś czasie będzie trzeba wymienić taki hol na nowy. To jest pierdoła. Jest dużo poważniejszy problem z tym holem, a mianowicie niestety miałem tego doświadczenie. Jechaliśmy po kaszubskiej marszrucie ścieżką, super przygotowana, utwardzona,
I był zjazd. I ten zjazd, nie było go tak dobrze widać, a za tym zjazd, znaczy na tym zjeździe w dół było dużo piachu. Ja zacząłem lekko hamować, bo wiedziałem, że jak przyhamuję mocniej, to Lenka na mnie wpadnie. Natomiast Lenka zahamowała przed nim hamulcem, no i co się stało? Poleciała do przodu. Jak poleciała do przodu, a ja dalej jechałem, no to Lenka pociągnęła rower, który nad nią przeleciał. I to jest mega niebezpieczne. Więc na to trzeba bardzo zwrócić uwagę, jeżeli będziecie chcieli kupić taki hol. Jesteś bohaterka, jak nie wiem co, nic się nie stało. Nie przecierać, bo będzie cię pastrzypało, wiesz? Lenusia, wywróciła się na rowerze, zaraz wszystko posprzątamy, tak? No. Jechać trzeba wolno, trzeba uważać. Jeżeli wy jesteście jeszcze ciężcy, bo macie bagaż, to wy pojedziecie, a to niestety pociągnie przewrócone dziecko, czy tam rower za wami. To jest mega, mega głupie. No, natomiast tych plusów jest tak dużo, że dla mnie to rozwiązanie jest fajne i ja je polecam. Całą wyprawę z Kaszubskiej Marszuty razem z tym nieszczęśliwym wypadkiem możecie zobaczyć tutaj. Zapraszam. Ostatnio jak pisałem artykuł u siebie na stronie, link poniżej, to znalazłem jeszcze jedno rozwiązanie. Trox MBT, czy jakoś tak, czy Trax MBT. Pomysł jest taki, że jest linka zwijana, zaczepia się to do sztycy podsiadełkowej. No i nie wiem, nie mam pojęcia, nie testowałem, więc nie będę się wypowiadał. Zastanawiam się tylko, na ile ten mechanizm, który zwija tą linkę, jest silny i czy to się nie zużywa po jakimś czasie. Ale tak, to by było mega rozwiązanie. Zaczepiasz tylko linkę za siodełko i to się naciąga i zwija, więc nie ma tego problemu jak tutaj, że to ci gdzieś zwisa i się obciera. Mega rozwiązanie, sprawdźcie to, bo to cenowo jest to samo, a być może bardziej funkcjonalne. Słuchajcie, jeżeli podobał wam się ten film, jeżeli te informacje są dla was ważne, nie wiem, wnoszą coś ciekawego, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę, a dla mnie to też informacja, że jest to dla was ciekawe i warto to robić. Dzięki, trzymajcie się, cześć.